Boicie się? Gdzie Szymuś? Zniknął Szymuś. Witajcie, dzisiaj mamy 1 listopada i jest dzisiaj Wszystkich Świętych. Tak będziemy dzisiaj obchodzić, w takim słoneczku. Mamy 20 stopni Celsjusza, a tutaj mamy jakiś występ. Idziemy do kościoła, ale zobaczcie, mamy 20 stopni i świeci słońce. Od razu miasto jest inne, kolorowe i przyjemne. Stoimy właśnie na światłach, ale pokażę wam, jak tutaj się kończy linia tramwajowa. Jest po prostu krawężnik i koniec torów. I ostatni przystanek. I znaleźliśmy kościół, jest bardzo niepozorny. Po prostu brama w ścianie. Jak mogliście zauważyć, trafiliśmy na polską mszę, w całości była po polsku, także naprawdę było fajnie. Tak gdzieś z 50 osób, nie Kasia? Kasia je, nie może wam powiedzieć. Słuchajcie, spędziliśmy tutaj gdzieś z 2 godziny, ale zapomniałem kamery użyć, więc wam nie nagrywałem nic. Pokażę wam, jak ta plaża w Alicante tutaj wygląda. Uwielbiam w ogóle cienie palm, to jest coś pięknego. Jest tu bardzo przyjemnie. Piaseczek jest taki fajny, jak cukier puder. Przepiękny. Także polecam to miejsce. Dzisiaj mamy 20 stopni. Wiatru praktycznie nie ma, jest chyba 10 stopni na godzinę. Przepraszam, jest chyba 10 km na godzinę, więc jest bardzo przyjemnie. Zobaczcie, jak tu ładnie. Może wygląda tak. I zobaczcie, dziewczyna tam wchodzi, ma dopiero wodę po kolana, więc tutaj jest dosyć płytko. Jak ktoś by nie umiał pływać, to tutaj może przyjechać. Ujęcie pod słońce, czekajcie, czy wyjdzie. A teraz ujęcie ze słońcem, na pewno wyjdzie. A poza tym stał się dzisiaj cud, ponieważ znaleźliśmy miejsce parkingowe przy samej plaży, zobaczcie. Przy samej plaży, mało tego, jest dzisiaj święto, więc jest za darmo. Więc mamy i miejsce przy plaży i jeszcze za darmo, po prostu taki zbieg okoliczności to chyba nigdy nam się nie zdarzy. A teraz zobaczcie, jak Nadia dzisiaj rano jeździła na motorze. Nadia jedzie na motorze. To jest Yamaha, nie? Ania, trzymaj się właśnie tak, no. Juhu, przyjechali. Ale ładnie. Właśnie jemy obiad, słuchajcie, i powiem wam, że mamy nadmiar bagietek, mamy wszystkie bagietki suche i jedyne, co można było z tym zrobić, to po prostu grzanki. No i udało się, smakuje wam? No i jemy właśnie taką zupę warzywną z grzankami. No smakuje nam, powiem wam. Najbardziej smakuje Nadia. Tak, bo najszybciej zjadła, zobaczcie, jak wylizała tam. Pięknie. Ania już kończy, a Szymuś zaczyna. Właśnie mamy przed przyczepą małe kotki. Zobaczmy je. Mamy 2 takie kotki. I sobie tutaj hasają. A ja właśnie pozmywałem naczynia i powiem wam, że te koty są dzikimi kotami i one w nocy tutaj przychodzą pod różne właśnie przyczepy czy kampery i wylizują talerze. My właśnie jak wieczorem nie zdążymy pozmywać, to w miejsce wykładamy te rzeczy na dwór, żeby nam mrówki nie wchodziły. Ale zauważyliśmy, że te koty właśnie przychodzą i liżą nam talerze, więc no to nie jest takie higieniczne za bardzo. Już tak nie będziemy robić, ale dzisiaj właśnie pozmywałem te naczynia, a kotki już poszły. Gdzieś indziej. Wczoraj miałem jeszcze taką przygodę, że nam korki wybiło, ponieważ chciałem podsuszyć buty, włączyłem farelkę na dworze, a Kasia chciała zagotować wodę i włączyła czajnik i nam wyleciały korki. Ale nie wyleciały tutaj, w tym miejscu, tylko w takiej rozdzielni i musiałem iść do recepcji. No i pan przyszedł z recepcji, otworzył te tutaj drzwiczki i tam są bezpieczniki i też liczniki, bo okazuje się, że na tym polu kempingowym nie możesz zużyć energii powyżej 4 kW, bodajże Kasia jeszcze sprawdzi, ale jest dzienny limit. Jeżeli przekroczysz to,
to potem na koniec musisz dopłacić. Pierwszy raz się z tym spotkaliśmy, także mamy troszeczkę taki stresik, że coś tam będziemy dopłacać pod koniec pobytu tutaj. No ale jeżeli będziemy dopłacać, to na pewno wam o tym powiem i powiem też, ile dopłaciliśmy. I tutaj Kasia znalazła w aplikacji elektryczność. Dzięki Camping Card Axi wliczone jest podłączenie maksymalnie 6 A, zużycie prądu do maksymalnie 4 kW dziennie. Także widzicie, są limity z tą kartą, no ale my tak jakoś tutaj oszczędzamy, za dużo nie grzejemy, ani nie gotujemy tej wody, także mam nadzieję, że nie będziemy dopłacać. No, na końcu będzie rozliczenie, pani mi powiedziała. Bo tak, ja już z góry zapłaciłam za kemping, a na końcu będzie rozliczenie jeszcze prądu. I zobaczcie, nasze kotki czekają tutaj na jedzenie. Ich mama czeka tam na jedzenie. A my jedziemy do fabryki czekolady. Dzieci, jedziemy gdzie? Do fabryki czekolady i kupimy czekoladę na moje urodziny. Super, no to odpalamy. Kasia zostaje, bo Kasia chce sobie odpocząć. Chce sobie zrobić taki dzień bez dzieci. A ja robię sobie dzień z dziećmi, nie? No i GPS poprowadził nas autostradą, a chciałem jechać darmowymi. Ale no dobra, zobaczymy, ile zapłacimy. Dobra, dobra, bierzemy ticket. Podjeżdżam. Fajne jest to, że jak wystarczy podjechać, on się sam wysunie. Tylko bierzemy i już nam się otworzyło i jedziemy. Ach, pisk opon zrobiłem. Dzieci, podobało wam się? No to płacimy. Zobaczymy. Może tu jest wolne. Dobra. Zobaczymy, ile zapłacimy. I mamy 2,65 za 20 km. Weźmiemy sobie paragon i jedziemy. Jeszcze ciasteczka, proszę bardzo. Wiecie co, no tam pani portierka nas nie wpuściła na teren fabryki, więc zaparkowaliśmy tutaj i musimy troszeczkę dojść, tak gdzieś z 300 metrów. No tak pani portierka tak kiwała tą ręką, żebyśmy nie wjeżdżali. Nie wiem. Firma się nazywa Valor. I podobno można tam wejść i za darmo można zobaczyć, jak produkują czekoladę. Właśnie na ten parking nie mogliśmy wjechać. Także trzeba gdzieś zaparkować na mieście. Mamy znaczek TripAdvisor. Wchodzimy sobie. I są jakieś bramki. Chyba trzeba kupić bilet. Znaczy za darmo kupić bilet, czyli wziąć jakiś kwitek. No już rozumiem, tu są po prostu wejścia o konkretnych godzinach. W hiszpańskim języku o 10, 12, 13, 17, 18, 19, a po angielsku jest o 11 i o 16. My mamy teraz 14, więc 2 godziny musimy czekać. No dobra, poczekamy. I właśnie tej maszynki szukałem, a ona była zasłonięta taką po prostu karteczką. No i tutaj jest, no że więcej nie ma już wejścia, ale tutaj się pobiera bilet i trzeba pobrać bilet, dopiero można wejść. Słuchajcie, mamy 2 godziny do wejścia. Pan w portierni nam powiedział, że za 2 godziny dopiero. Za godzinę będzie musieli iść pobrać bilet, żeby być pierwszymi, że tak powiem. Żeby nie brakło dla nas. A tymczasem bawimy się przy teatrze, bo po drodze właśnie mijaliśmy. Ania się nie trzyma, zobaczcie. Wygląda, że jakbyś jajko zniosła. Nadia też. Pokaż, Szymuś. Pokaż, no. Je, biegnie, je. Myślałem, że jakiegoś ty szczupaka tutaj zrobisz. Trochę wieje, dlatego czekamy w samochodzie. No ale pokażę wam, jak wygląda takie zwykłe miasto hiszpańskie. Bo to jest właśnie takie zwykłe miasto, w którym jest fabryka czekolady. No na przykład tutaj mamy przedszkole, więc taki jest murek. Zajrzyjmy tam. Tak, jest w przedszkolu hiszpańskim. Słupy są popisane. Są też śmieci na ulicach. I dojechaliśmy tym razem, przyjechaliśmy wózkiem. Dzieci się wpakowały. Bierzemy bilety. Nie wiem ile, chyba 3, nie? 4. 1. 2. Zobaczcie, zostało 15 miejsc tylko. Drugi. Nadinka, trzymaj. Ja! Trzeci. I dla mnie. I czwarty dla Szymusia. I zobaczcie, zostało tylko 12 miejsc. Ok, nie zgubcie tych biletów, bo nie wejdziemy. I zobaczcie, jakby się tutaj przyjechali kiedyś, jest 15:03, a o 16:00 jest wejście. I już brakuje tych biletów, zostało jeszcze 12 sztuk tylko, dlatego jakbyście chcieli tutaj przyjechać kiedyś, to po prostu trzeba godzinę, co najmniej godzinę wcześniej przyjść, żeby zabrać bilety. A do fabryki może wejść maksymalnie 50 osób. And most importantly, our secret recipe.
byliśmy teraz w takiej sali kinowej, żeby zobaczyć film o firmie, a teraz jesteśmy w muzeum i zobaczcie, jak tutaj kiedyś robili czekoladę. Tam wytapiali właśnie te orzechy, coś takiego, potem wrzucali tutaj, potem w takie, robili taką wielką kubkę, że tak powiem, dosłownie, a potem robili małe kuleczki i wciskali do foremek. I tak to wyglądało. Dziennie robili tutaj 12 kg czekolady. A potem się trochę zautomatyzowali i robili już kilkaset kilogramów dziennie czekolady właśnie w takiej małej fabryce. Jesteśmy w takim wielkim muzeum. Może nie takim wielkim, ale ciekawym. Tu robię, to są czekolady? No. Zobaczcie, ile czekolady sztucznej. No powiem wam, że piękne te maszyny. Zobaczcie, jak tutaj ładnie czekolada spływała. Tutaj już potem wpływa do takich małych tabliczek z takiego kraniku. A tutaj maszyna dzieliła na mniejsze porcje. No, takie małe. Tylko to jest gipsowe na razie. A w fabryce już będzie prawdziwe. Tutaj pani opowiadała, że robieniem czekolady zajmuje się już piąte pokolenie tej rodziny. Także pięć pokoleń zbudowało właśnie taką wielką fabrykę. Ania znalazła jakieś baniaki, chyba na wodę. Takie kanie, kanki. A z tej strony? No, ale puste są. Nie można nalewać. Fajne. Zaraz będą jakieś czekolady. Jest czekolada fioletowa. Patrzcie, taśma. Ale nie ma na taśmie cukierków. I na koniec wycieczki mamy właśnie takie gabloty, w których są figurki zrobione z czekolady. Zobaczcie, jakie wielkie, ogromniaste rączki. Chodź, pokażę ci teraz logo firmy zrobione z czekolady. Jajko! Jajko zrobione z czekolady. I na koniec wycieczki mamy wielki sklep, w którym można kupić czekoladki. Szymuś, jaką czekoladkę wybierasz? Już mam? A tam jest degustacja? O, można sobie wziąć jedną. Fajne. Można się rzęsować? Mhm. Weźmiemy sobie jedną i skosztujemy. Ania już je. Nadia, jaką wzięłaś? Z orzechami. Dzieci chcą kupić. Zobaczcie, jakie tutaj przepyszne czekoladki robią. Najbardziej mi się te podobają. Te białe. Zobaczcie, jak czekoladki znikają. Jemy. Ble? Czemu ci nie smakuje? Dzieci wzięły czekoladki, czekolady, a ja wezmę takie czekoladki. Nie, jeden starczy. Weźmiemy takie rozpuszczalne coś. Robią tutaj też takie batoniki, wafelki, a te wzięłaś. No super, te wzięliśmy właśnie. Kupiliśmy, daliśmy 8 euro za takie 3 produkty. Ania, uciekaj, bo pani jedzie z czekoladami. I tutaj jaka fajna ściana, czekolada spływa ze ściany. Zobaczcie, jakie wielkie kolejki tutaj się stworzyły. Także warto tutaj przyjść trochę wcześniej. Może wejść tylko 50 osób, zobaczcie. A inni czekają. No i otwieramy nasze batoniki. Yeah, dla Nadii. Jaka opinia o filmie Valor? Ania się obraziła, bo cukierków nie kupiłem. Dobre czy nie, Nadinka? No widzicie, chyba niedobre. Wodę. Za słodkie. Nie kupujcie produktów firmy Valor. Nie no, żartowałem, są przepyszne. Naprawdę warte polecenia. Mi smakują. I doszliśmy z pełnymi brzuchami od czekolady. I w takiej torbie oto dostaliśmy właśnie takie wafelki. Znaczy dostaliśmy, kupiliśmy sobie. To jest jakieś kakao, znaczy to jest jakaś czekolada, która po zalaniu z gorącym mlekiem robi się taka jakby gęsta. Bo poznaliśmy kolegę i koleżankę.
z Polski i nam doradzili, żebyśmy to sobie koniecznie kupili. I kupiliśmy jeszcze takie cukierki, a to dla Kasi jest. Będzie się cieszyć. I dojechaliśmy do podobno pięknego miejsca, które tutaj jest. Jest tu jakaś zapora. Znaleźliśmy parking, jak widzicie. Rozładowujemy się, mamy wózek i idziemy zobaczyć tą zaporę. Idzie wędkarz z sitem. Zobaczymy, może będą jakieś ryby. Już złapał tatusia. Tutaj gdzieś się wchodzi, tam są schody, to nie. Nie wiem, jakąś dużą chyba. Mamy taki plan, żeby złowić rybę i włożyć ją właśnie do tej wody tutaj, którą mamy. Tak wymyśliliśmy. I nie może być za duża, żeby przeszła przez otwór. Słuchajcie, podjechaliśmy jeszcze dalej, bo tam było jeszcze kilometr do tej tamy, ale zobaczcie, jaka ona jest piękna. Szkoda, że się ciemno zaczyna robić. Będą słabe ujęcia, ale jest tutaj naprawdę ładnie. Idziemy na tamę. Biegniemy na tamę. Juhu! Na tamę raczej nie można wjechać, bo jest zakaz ruchu. Zaparkowałem tutaj. Ej, dawaj to! Czekoladę mi bieram. I mijamy tajemniczą bramę. A to jest tajemnicza? No tajemnicza taka nieznana. I zobaczymy, co się kryje za tą bramą. Tam jaka budowla. I za zakrętem widzimy tamę już z bliska. Słuchajcie, no i doszliśmy do takiej drogi i okazuje się, że na tą tamę można jednak wjechać. Tylko trzeba gdzieś tam jechać właśnie tą drogą, gdzie zaparkowałem. O, jakie błoto! Takie niepozorne, bo białe. To też zobacz, kałuża! Kałuża, dobrze, żeśmy nie wsz... Wow, jakie piękne! Morze! Morze! To znaczy takie jeziorko. Ale jest przepiękne. Są ryby, tylko trzeba zejść na brzeg. To są jakieś... Nie wiem, czy baniaki, czy to są punkty widokowe, nie wiem już. Może uda nam się tam dojść, ale na razie idziemy na środek tamy. A teraz wam pokażę z tej strony. Idziemy z Szymusiem. Jak tu jest wysoko. Wow. Przepiękna ta tama. Aż mi się... Co? Noc idzie? A tam w morze widać. W oddali. Gdzie? Idą dzieci tamą. I się nie boją. Ja jeszcze tutaj zerknę. No widać, że to jest chyba robione po prostu przez człowieka. I zobaczcie, tu jest tama, idzie taki rów, a tam się z rzeka zaczyna, więc ta cała woda tutaj spływa do takiego kanału. Idziemy i widzimy taką przepaść fajną i rzeczka płynie. No powiem wam, że robi to wrażenie, naprawdę jest tu bardzo fajnie. A tam Ania siedzi na murku. Wiecie dlaczego? Bo ją nóżki bolą. I czeka na mnie, aż ją wezmę na rączki. No ładnie. Tam daleko? Nie, Nadia, za daleko. Wracamy, już się ciemno robi. Nadia chce iść do tunelu, ale to jest... Nadia, to jest trochę daleko. Nadia chce iść do tunelu z Anią, więc się zgodziłem. Obiecały mi, że będą miały siłę wrócić. Patrzcie, a tam za rzeką już las rośnie, czyli ta rzeka nie płynie, tylko się kończy zaraz za tamą. Wow, jaka mega drabinka, zobaczcie. Tutaj sobie zejść. Tam na dół. Ale tata, a potem jak ty wejdziesz, jak to jest tak stromo do morza? No jak widzicie, tutaj rybek nie złapiemy. Szymuś chce rybki łapać, ale zobaczcie, jaki to jest stromy brzeg. Tu są po prostu klify. No i dojścia do brzegu nie ma. Zobaczcie, migająca latarnia. Dyskotekę mamy, zobaczcie dzieci. Dyskoteka, możecie tańczyć. No, fajna ta lampa, naprawdę. Szalona lampa. I doszliśmy do tunelu. Tutaj sobie chłopacy stoją z motorami, ale chyba przejazdu nie ma. I dochodzimy do tunelu ciemnego. Ja włączam latarkę. Ania będzie świecić, proszę bardzo. Szymuś, chodź. Ale echo. Echo! A tu kiedyś mieszkały smoki? Nie, tutaj smoki nie mieszkały. Ale ciemno. Echo! Echo! Ale tu ciemno. Szymuś, potwór. Jak tam, Ania?
Masz zieloną poświatę na buzi. Jak Ator. Hej, komary. Tata. Boicie się? Gdzie Szymuś? Zniknął Szymuś. Jest, na szczęście. Dobra, wracamy, chodźcie. No, Nadia świeci, Ania świeci. I wyszliśmy i nawet echo zniknęło. Tak się nas bało. Nie no, dyskoteka jest najlepsza, zobaczcie. Dzieci nie chcą wracać do domu, bo mają dyskotekę. I doszliśmy, zobaczcie, mamy godzinę 18:30 i jest dosyć ciemno. Ale w Polsce i tak macie ciemniej, bo sprawdzaliśmy, szwagier wysłał zdjęcie o 16:30, macie tak jak u nas jest o 18:30. Tak wczoraj z Kasią porównywaliśmy. Cofamy. I dojechaliśmy. Dzieci już zasnęły. A ja idę do Kasi. Co tam porabia moja Kasia? Cześć Kasiunia, co porabia? Moja rodzina, zapraszam. Jest, ale wszyscy śpią. No, jak to śpią, no to jemy sami. No to jemy sami. Kasia mi powiedziała przez telefon, że ma jakiś tutaj owoc dla nas nowoczesny. Tak, owoc jest taki. Taki? Słodki, ananasowy, bananowy, nie wiem, melonowy. Jedliście taki owoc kiedyś? Niektórzy mówią, że nawet czuć tutaj nutę truskawek. Aha. Ma tak twarde pestki, że no. Ich nie rozgryziesz. Tak? A można je jeść? Nie, właśnie są niejadalne i aha. W jednej ćwiartce było tyle pestek. Naprawdę? O, no, cię kręcę. Ja troszkę długo ten owoc trzymałam. Jest taki bardzo mięciutki. Mhm. Trzeba go jeść łyżką. Trochę wygląda jak gruszka, nie? Więc jak go kupiłam, to pan był zielony. No. I pan w sklepie mi powiedział, że tak 1-2 dni mam go jeszcze potrzymać. I mi fajnie dojrzeje. Świetnie. A jak się nazywa? Właśnie wyleciało mi z głowy. Sprawdzimy w internecie i tutaj będzie napis. Dobra, zasiadamy z Kasią. Żegnamy się. Trzymajcie się. Pa.